Tylko daję znać, że wczoraj na lekcji powiedział pan, północ ogłosiła secesję. Miało być południe, a powiedział pan coś przeciwnego. Nie chciałam mówić, że ta młodzież łatwo się gubi, ale daję znać. Świetna uwaga. Wiem, że wykład był długi i pewnie nie pamiętasz, ale czy w jakimś momencie pomyślałaś sobie, kurczę, ciekawe, jak to jest mieć swoje życie? Nie. Byłam zbyt skupiona na pańskiej porażce. Rozumiem, ale wiedz, że nie tracę nadziei. Nadine. Hey, wake up. Obudź się. Operacja mózgu się powiodła. Stałaś się miła i uprzejma. Marzę na jawie. Jest po dzwonku, idź już. Proszę pana, nie mogłam wczoraj odrobić lekcji, bo... Może pan nie wie, ale mój tata zmarł. Nie mogłam się na niczym skupić. Data zgonu? Proszę? Kiedy zmarł? W 2011. Ulga z powodu śmierci traci ważność po roku. Poważnie? Będą inne okazje. Dziadkowie nie są wieczni. Siadaj. No. Musimy pogadać o pracy domowej. Skłamałam. Lubi pan moje towarzystwo? Jesteś beczką śmiechu. Nie mówił pan, czy jest żonaty. Powinien pan chodzić z moją matką. Jej poprzedni facet okazał się internetowym zbokiem, więc jest cała typu uratuj mnie. Faceci to lubią, bo każdy chce być bohaterem. Ludzie chcą się czuć ważni. Niestety zawsze znajdzie się ktoś ważniejszy. Wkurza ich to. O nie, jest lepszy. Nie wiedzą, że ważność jest nieważna. Liczy się pewność siebie, prawdziwa czy udawana. Ludzie są głupi, nie widzą różnicy. Wie pan co? Powiem panu, dlaczego tak naprawdę jem z panem lunch. Bo widzi pan, aktualnie nie mam żadnych znajomych. I szczerze mówiąc, nie jestem zainteresowana. Moje pokolenie to banda jamochłonów. Dostają spazmów, jeśli zabrać im telefon. Nie potrafią się komunikować bez emotikonów i muszą ogłaszać światu, że jem taco, wykrzyknik, buźka. No i chuj. Jestem starą duszą. Lubię starą muzykę, stare filmy. Nawet starych ludzi. Nie mam nic wspólnego z tamtymi, a oni ze mną. Nadine? Max? Maybe. Może? Nobody likes you. Nikt cię nie lubi.
You're a dick. Jest pan świnią. Maybe nobody likes Może nikt nie lubi pana. You know, you're always, Zawsze jest pan w do dupy nastroju. Jest pan do dupy nauczycielem. W ogóle się pan nie przekłada. Proszę. Pan nic nie robi. Te włosy. Nie czeszy się pan, bo jest pan łysy. I wie pan co? Nie ma pan żony, bo łysi są obrzydliwi. Zwłaszcza ci, którzy zarabiają 45 tysięcy rocznie. What? Co? Uczę od 23 lat. Pierwszy raz ktoś zaniżył moją pensję. To mi się spodobało, ten fragment. What are you doing? Co pan robi? Giving you half my cookie. Daję ci pół ciastka. Why? Dlaczego? Make you feel better. Żeby cię pocieszyć. Guess what? Wiesz co? You're my favorite student. Jesteś moją ulubioną uczennicą. Does that help? Pomogło? Naprawdę mnie pan tak lubi? Wypadało to powiedzieć. Nie chodziło mi o kompletną łysinę. Sprytnie pan to robi, tak. Wie pan, trochę je pan targa? Dlasz panu? Dobrze, że to wyklarowałaś. Od razu mi lepiej. Nie chcę panu zawracać głowy, ale się zabiję. Uznałam, że ktoś powinien wiedzieć. Pewnie skoczę z kładki pod tira. Albo meblowóz. Nie autobus. Nie każę ludziom na to patrzeć, ale musi być coś dużego, żeby na pewno mnie zabiło. Bo jeśli tylko okaleczy i będę... Jak namówię pielęgniarkę, żeby mnie udusiła? W każdym razie uznałam, że ktoś dorosły powinien wiedzieć. Rany. To... poważna historia. Nie wiem, co powiedzieć. Akurat pisałem własny list pożegnalny. Drodzy wszyscy, jak niektórzy wiedzą, mam 32 ulotne minuty szczęścia na dzień szkolny, podczas lunchu, które w kółko odbiera mi ta sama wyjątkowo źle ubrana uczennica. I w końcu uznałem, że wolę mroczną, pustą nicość. Naprawdę. Zapowiada się odprężająco. Miłego życia beze mnie, chuje. Wyleją pana, kiedy to zrobię. Nie wiem, ale mogę pomarzyć.